Cześć, drodzy moi widzowie, opowiem wam teraz o tym całym właśnie, co mówię, rzekomo jest ten koronawirus, że tak niby ludzie to twierdzą. Ja powiem wam tak szczerze, że to po prostu jest taka kwestia, że na przykład zakładacie maskę, zakrywacie całą twarz. Po prostu to, co bierzecie na twarz, zakładacie, to potem po prostu, jak zakładacie maskę, no to po prostu nie ma. Po prostu to, co wydechacie, to te zarazki, to znowuż wraca na płuca. Po prostu dla mnie to jest takie maseczko noszenie. To jest dla mnie, to jest beznadziejne. Beznadziejne, bo dlatego, że to po prostu na maseczkach szurzy w ten sposób, jeżeli ja już to wam mówiłem, że to maseczka szurzy jak lekarz robi pacjenta operację. Ta maseczkę zakłada i wtedy robi operację. A ponieważ, drodzy moi widzowie, maseczka ona nic nie da. Człowiek jak będzie się miał zarazić, to się zarazi. Ponieważ to jest taka kwestia. Wchodzicie do pociągu, czy do autobusa, wchodzicie tam, nie wiem, wchodzicie do autobusa, wchodzicie do tramwaja. Po prostu trzeba to zachować, powiedzmy, higienę. Higienę, myć ręce i to też można. Tylko po prostu na to trzeba po prostu uważać, żeby jeden na drugiego nie kichnął. No, bo wtedy te zarazki idą. No. Trzeba się po prostu starać, żeby jak kicha się, to trzeba ręce zakrywać. I żeby po prostu nie szły te zarazki na tą drugą osobę. Po prostu to mówię, no po prostu to jest taka rzecz, że po prostu no trzeba dbać o higienę, po prostu. Druga sprawa, chodzicie tam, idziemy tam teraz do restauracji, ponieważ chodzicie tam na te różne tego. Ponieważ w restauracjach to. No, nie muszą tam, powiedzmy, w restauracjach jest taka zasada pełna, że po prostu oni muszą tam po prostu te, powiedzmy, sztuce wyparzać i po prostu muszą to wszystko wyparzać i po prostu muszą teraz tam z dezynfekcją muszą to robić. Po prostu dla niektórych to jest taka duża, druga taka robota, bo tego. Wchodzi klient do sklepu. Teraz on musi tam po prostu no, sobie psiknąć tą dezynfekcję. Wchodzi. No wiadomo, no, wchodzi do kawiarni, no to musi tą maskę ściągnąć, bo tam będzie chciał coś facet skosztować. No to musi coś skosztować, zjeść. Bo przecież, no jak będzie jadł? No musi tą maskę zjeść, no. Po prostu, no. Dla mnie, drodzy widzowie, to jest ta maska, te maseczki, one są niepotrzebne. One tylko są tylko potrzebne dla lekarzy, jak lekarz robi operacje. No, operacje to jest. No, bo ja sobie tak wczoraj już pomyślałem i to po prostu sobie ja to pomyślałem i ja już to wiem. No, ja już to nieraz przerabiałem, ja już to wiem, jak to sytuacja wygląda, ponieważ teraz trzeba, no uważać, trzeba uważać na siebie, no ale no to tak jak powiedziałem, z tymi maskami, no to musicie troszkę uważać, bo to tak powiem ja wam tak, że tego, jak się maseczkę się będzie nosić, no to potem to wszystko się będzie odbijać na płucach. No, jak się będzie
nosić. Po prostu trzeba tak robić, żeby sobie samemu nie zaszkodzić. No, bo to jest po prostu, to jest tak ogólnie, że to jest po prostu prawda. Prawda, bo to każdy, nawet każdy jeden człowiek powie, no. Człowiek ma oddychać powietrzem. Tak samo jak człowiek jedzie, powiedzmy, nad morze, no to musi też tego jodu oddychać. No. No. Przecież człowiek nie będzie, kurczę, zakładał maski też nad morzem, no. No. Druga sprawa, to trzeba też, powiedzmy, no, wiadomo, no, trzeba też regularnie, wiadomo, no. No są tacy niektórzy, że nie każdy, wiadomo, jedni dbają tam o higienę, drudzy nie. Bo ja tam widziałem parę ludzi takich właśnie tam z takich naciciwka, że jeden dba, drugi nie. Jeden wchodzi taki niezadbany, potem ludzie uciekają i biorą koszulkę, zakrywają się, bo im nie pasuje. Wiadomo, no, takich to trzeba po prostu, no, uważać, po prostu. Wiadomo, ktoś tam nie dba o higienę, to trzeba z dala tam od niego iść dalej, bo wiadomo, no. Niektórzy ludzie dbają o higienę, a niektórzy nie. Nie każdy człowiek dba. Wiadomo, to po prostu tak. A jeszcze druga kwestia taka jest, że trzeba po prostu też dbać o czyste ubranie. Czyste ubranie, no. Tak jak ja powiedziałem, ludzie dbają. Niektórzy ludzie dbają. Czyste ubranie zakładają. Fajnie, elegancko. Są, elegancko wyglądają. A wchodzi taki powiedzmy z podwórza umorosowany i on po prostu wchodzi tam powiedzmy do tramwaja i on tam wszelakie tam przynosi zarazki. No to też trzeba na to uważać, no. No, ponieważ bez maski się też da zachować fajnie dystans, bo to jest moja taka fajna reakcja i to jest moje takie zdanie, no. No, ponieważ ja wam coś polecę, drodzy moi widzowie. Ja jak to po prostu robię, no to po prostu trzeba to. Ja codziennie ręce dezynfekcja robię. No, czyste ubrania, piorę. Wiadomo, człowiek musi się cały wykąpać, być odświeżony. Wiadomo, no. Bo wiadomo, no, jak to na to dziewczyna spojrzy, no. Ponieważ drugą razą ja wam coś pokażę, coś odnośnie fajnego, coś ciekawego na temat coś gotowania. Też wam opowiem i też wam coś opowiem. No jak można to sobie fajną coś zdobyć, coś o gotowaniu. Bo ja coś co nieco umiem gotować. Umiem gotować, ja po prostu. Czy jakieś frytki umie, czy tam powiedzmy jakieś coś. Wiadomo, no jestem, lubię handlować do targów, idę, mam znajomych, fajnie, elegancko. I czas mi tak mija. Mam fajne poduszeczki, eleganckie. Każdego zapraszam na moją poduszkę fajną. Można sobie u mnie taką zamówić. Z moją taką fajną podobizną. Także drodzy widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.